Dzisiejszy mój występ w naszym cyklu dotyczącym zawiłości i przebiegu bardzo zróżnicowanego mego życia będzie poświęcony sprawom mojej rodziny i to tej najbliższej. Dokonało się to w okolicznościach nietypowych, a mianowicie siedziałem już dobrych kilka lat w obozie. Co więcej, miałem już pewną pozycję w tym miejscu, gdzie znajdował się szpital i wobec tego dawano mi różnorodne zadania. Jednego dnia pojawiło się właśnie takie zadanie związane z tym, co można nazwać obrotem kadr fachowych. Był to jeszcze czas wojny i te kadry fachowe, zwłaszcza w medycynie, wszędzie były bardzo potrzebne. Dlatego też po prostu posyłano, bez względu na wolę lekarza, posyłano go do miejsca, gdzie uważano, że jest brak kadr i że trzeba te kadry wzmocnić. I to może w najprostszy sposób tłumaczy, dlaczego nieoczekiwanie w tym obozie i w tym szpitalu, gdzie ja pracowałem, pojawiła się moja przyszła żona. Została po prostu wysłana na zasadzie wojskowego przymusu do obozu, w którym brakowało kadr. Sama pochodziła z Rosji Północnej, urodziła się poza Leningradem, ale potem całe życie mieszkała w Leningradzie czy Petersburgu, bo starsze pokolenie używało właśnie tej terminologii. Żona w Leningradzie dostała się do wyższej szkoły Instytutu Medycznego, którego zadaniem było przygotowanie kadr dla marynarki wojennej. Po skończeniu instytutu dostała się jeszcze na takie specjalne szkolenie wojskowe, z tym, że każdy, kto otarł się tylko o wojsko, wie, że szkolenie w marynarce wojennej nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza w okresie wojny. I żona po zakończeniu takiego kursu została skierowana na północ. Pojechała z matką, bo obawiała się, że sama będzie miała zbyt wiele trudności. Młoda osoba, po właściwie spędzeniu większości życia w wielkim mieście, dostała to skierowanie na północ, właśnie w tę strefę obozową. Natomiast uchylić się od tego było niesłychanie trudno i każdy, kto miał do czynienia z podobnymi sytuacjami, doskonale to rozumie. I tak właśnie pojawiła się wtedy w obozie, w którym ja pracowałem i pracowałem w szpitalu. Co więcej, ponieważ byłem już obeznany z tymi potrzebami szpitalnymi, a był tam obrót, to znaczy przyjeżdżali bardzo często nowi lekarze, ale zwykle jako więźniowie. I trzeba ich było też do tej pracy wciągnąć, zorientować się, co to za człowiek jest, gdzie go można postawić. I to powierzano również więźniom, którzy tam pełnili jakieś funkcje. Ponieważ ja byłem już, właściwie prowadziłem laboratorium, uważano mnie właśnie za zdolnego, żeby taką analizę przeprowadzić. I oto pewnego dnia wezwano mnie do dyrekcji tego naszego szpitala i oświadczono, że przybyła lekarka
młoda, która nigdy nie pracowała w systemie obozów i że zdecydowała dyrekcja, że przydzielą mnie do niej. Tak więc można powiedzieć, że nasza znajomość została skojarzona przez dyrekcję, przez kierownictwo obozu, które patrzyło na to z punktu widzenia czysto fachowego, a nie mogła, bo zresztą było to najsurowiej zakazane, myśleć o jakichś kontaktach personalnych, osobistych, a tym bardziej uczuciowych. Pierwsze dwa tygodnie musiała mieszkać w jednym dużym pomieszczeniu z kilkunastoma oficerami ochrony. Więc to jest dla kobiet takie przeżycie dość szokowe. Dlatego też, wiedząc o podobnych sytuacjach, przyjechała z matką, która doskonale wytrzymywała ciężkie historie, jakie się tam zdarzały. Dostatecznie powiedzieć, że obie przeżyły tę słynną blokadę i głodówkę w Leningradzie. Leningrad był, jak wiadomo, oblężony i ponad milion ludzi umarło tam z głodu, więc to bardzo dramatyczne przejście. Zacząłem ją informować, jaki my mamy kontyngent, jakich lekarzy, jakich chorych. I jej się udało zbadać takiego jednego chorego przy mnie i postawić mu diagnozę. Była to rzadka bardzo choroba. I postawienie było ryzykiem takim statystycznym. No ale przeprowadzono takie odpowiednie fachowe badania i potwierdziła się ta diagnoza, co od razu postawiło moją żonę w taką bardzo dobrą pozycję fachową. Zaczął się normalny tok prac. No jest jasne, że w takich sytuacjach zaczyna się pewna wymiana szersza. Żona pochodziła ze środowiska inteligencji, ojciec był profesorem ekonomii. Matka zapisała się na uniwersytet w 1917 roku, została przyjęta, ale potem ten uniwersytet, czy tę część kobiecą rozpędzono, rewolucja zaczęła się. Wojny, rewolucje, właściwie każdej rodzinie zostawiają ślady. Z początkiem wojny w Finlandii został zmobilizowany jej ojciec i zginął tam. Więc zostawały dwie kobiety, które właśnie starały się jakoś przez to życie wówczas, jeszcze to była jeszcze wojna, przebić. No i teraz przyszedł taki już szybko moment, w którym okazało się, że my mamy znacznie więcej sobie do powiedzenia, aniżeli normalne w takich stosunkach się oczekuje, a tym bardziej, co oczekuje się w tych warunkach obozowych, gdzie były bardzo surowe przepisy, które były wymierzone przede wszystkim w kobiety. To znaczy, jeśli się stwierdziło tam zbyt intymne stosunki między wolną kobietą i więźniem, to cierpiała kobieta, nie więźnia. Nasze wizyty były trudne i w rezultacie znalazł się taki człowiek, trockista, miał ogromne przekonanie i umiejętność lawirowania w tym dżungli obozowej, właśnie aranżowania różnego rodzaju spotkań, tak żeby uniknąć tych najrozmaitszych represji. Jemu postać mojej przyszłej żony była bardzo bliska, dlatego że sam miał już wiek zaawansowany i dzieci, z którymi się prawie nie spotykał, bo ciągle go wsadzano do więzienia. Więc on miał taki stosunek jak do córki i zaczął jej pomagać. I stworzył jej pewną oporę, to znaczy on był dobrze poinformowany, co się dzieje. Oczywiście trzeba się było liczyć z nosami, więc tutaj cała znowu taka sprawa się rozgrywa, w rezultacie której żona musiała opuścić ten i przenieść się do innego obozu, bo już wiadomo było, że pojawiają się anonimy,
pojawiają się donosy i że to grozi jakimiś konsekwencjami, które w pewnych wypadkach prawem przewidzianych w Rosji powodowało, zwłaszcza dla kobiety, natychmiastowy wysoki wyrok więzienia. Więc kiedy ja się zorientowałem, że niemożliwe jest bezpieczne istnienie nas w jednym obozie czy w jednym oddziale obozu, pomyślałem, że można próbować, bo był wtedy taki przepis dotyczący wyznaniowych spraw, przede wszystkim katolików. Rzym wtedy opracował cały szereg dla ludzi nieobeznanych z historią i właśnie z historią obozów, nieraz nawet wręcz śmiesznych, przepisów, które umożliwiały praktyki religijne nawet w takim miejscu. Przede wszystkim zniesiono te zakazy dotyczące postu. Dozwolono, bo było tam sporo księży, odprawianie mszy na rodzynkach zamiast wina. Rodzynki były jako zmaterializowane wino, tak powiedzieć. I to zostało w Rzymie uznane za legalne i popierane, a było tam sporo księży, w tym i oczywiście większość Polaków. Miałem tam znajomego księdza, o takiej, no wtedy nierzadki jeszcze drodze życiowej. To był ochotnik w 20 roku, który dłuższy czas służył wojsku, a potem się przerzucił do zakonu i jako ksiądz został aresztowany, dostał wyrok i pracował w więzieniu. I ja zwróciłem się do niego. Czy ksiądz może mi dać ślub? On powiedział, mogę. Oczywiście trzeba było zorganizować to, żeby tego nikt nie spostrzegł. I to się udało zrobić. Takie czujki tam były, zwłaszcza kilku akowców moich znajomych tam mi pomagali. I on ten ślub nam dał. Dał ślub po łacinie. Dał ślub wiedząc, że żona jest z rodziny tej prawosławnej. Więc w rezultacie wszystko to było w jego przekonaniu i w tych przepisach dozwolone. Chrześcijanie chcą ślub, dostają ślub. Co więcej, parę lat później on mi przysłał ten dowód tego ślubu, bo on wszystko zapisał, dokładnie zapisał, którego dnia, kto ojciec, kto tam matka i tak dalej. I ja mam taki unikalny, bo on to wystawił po łacinie. Ponieważ moim zamierzeniem było związanie się trwałe z moją przyszłą żoną, więc oczywiście zgodnie z taką logiką tego postępowania chciałem pozyskać matkę. Matka jednak mieszkała poza obozem. Ja poprosiłem moją przyszłą żonę, żeby zorganizowała moje spotkanie z matką, wiedząc, że to ma nieraz bardzo istotne znaczenie w całym przebiegu tych różnych chęci budowania dobrego małżeństwa czy dobrego związku. Udało się to zrobić i matka okazała się bardzo, jakbym powiedział, poważna i komunikatywna. Zrozumiała sytuację, bo przeszła rewolucję, przeszła cały szereg tych dramatów różnych i jakoś zaufała mi. I potem do końca życia, bo potem się udało mi ją sprowadzić do Warszawy. I ona tu 10 lat ostatnich życia przeżyła z nami. A więc taka długofalowa polityka, oczywiście z ogromnym ryzykiem, bo to się mogło skończyć w ciągu bardzo krótkiego czasu, ale to, co
wymyśliłem wtedy, ma pewną trwałą wartość. To znaczy nie tylko dokumentalną, ale i jest w rozwoju takich zwłaszcza związków niezwykłych. Każdy element jest ważny. No właśnie tam jeszcze doszło do tego, że ponieważ przygotowywali się do wojny atomowej w Rosji, więc naciskano w tych wielkich uczelniach i instytutach, żeby robić wszystko związane z atomem. I żona jakiś czas pracowała właśnie na tych działaniu promieni. Natomiast jest to bardzo szkodliwe dla pracowników. Dlatego, że uniknąć tego nie da się. Ona pracowała jeszcze na dużych psach i potem strasznie jej było żal tych psów. Bo to różne zabiegi, które wtedy robią, to oczywiście były bardzo dla tych zwierząt bolesne. No ale jak wiadomo w nauce w ogóle, a wtedy, kiedy było to zagrożenie, to Rosjanie czy te władze nie oszczędzały pieniędzy na to, żeby szybko to doganiać, to co mi się wydawało może być w każdej chwili potrzebne. A tam jest celowe naświetlanie, z którym część tych zwierząt ginie, dlatego żeby badać, jak się rozwija ta choroba popromienna, co ona przede wszystkim atakuje. Ale sytuacja rozwinęła się w ten sposób, że żona zachorowała. Zachorowała i musiała przerwać pracę, zwolnić się z obozu. Więc proszę Państwa, to się wszystko rozwija już przez lata. Ja utrzymuję kontakt taki, że dostaję od czasu do czasu list albo na te święta to przesyłkę czy coś, no ale to jest oczywiście takie w ramach ówczesnych warunków Rosji, które są bardzo ciężkie. I żona choruje, więc to ja się dowiaduję o tych chorobach, no dużo pomóc nie mogę. W każdym razie jak tylko zostałem przeniesiony, bo mnie trochę wcześniej niż ten wyrok opiewał, zamieniono wyrok więzienia na zesłanie. No, miałem prawo na przestrzeni 20 kilometrów się poruszać. Grożono mi, że jeśli przekroczę ten 20 kilometr, to dostanę z powrotem wyrok pełny i wrócę do obozu. Więc w każdym razie już byłem na zesłaniu. Z więzienia na ostatni okres mnie przeniesiono na zesłanie. I wtedy skłoniłem żonę, przyjechała i myśmy zawarli ślub w tej Republice Komi, bo to jest Republika Komi, gdzie te sprawy aktów cywilnych są na języku Komi, po rosyjsku i Komi. I tam myśmy zawarli taki ślub, że się wyrażę, cywilny, ale właśnie w tym mniejszościowym języku. Więc wtedy załatwiliśmy te formalne rzeczy już według prawa sowieckiego i w związku z tym można było myśleć o tym, żeby wystarać się dla mnie i logicznie dla niej o prawo repatriacji, to znaczy powrotu do Polski, co znowu zajęło rok. Ale już my się widzieli, mogli kontaktować się, chociaż taka podróż tam, zwłaszcza ze względu na klimat i słabe zdrowie, musiała być ograniczona. Organizują całe transporty Polaków właśnie tam z północy, ażeby repatriacja do kraju. No i jednej z kolejnych repatriacji ja jadę, ale przez Leningrad. Ona mnie odwozi jeszcze do Moskwy, no ale ona chce skończyć, dostać papier, żeby te mieć dyplom, który pisze pracę, więc jeszcze prosiła, żeby to trochę jeszcze potrwało i potem na tym właściwie ten kontakt tam się urywa. Żona przyjeżdża tutaj, mam mieszkanie w Łodzi, natomiast
medycyna tamtejsza jest bardzo na niskim poziomie. Więc namówiłem żonę, żeby zostawić tę medycynę. Ma dyplom, ma pracę naukową, wszystko jest zrobione, ale to podrywa zdrowie. Praca w promieniach jest nie do uniknięcia osłabienia organizmu. No i my zaczynamy w Łodzi życie już bardziej normalne. Żona bardzo szybko, głównie dzięki telewizji, uczy się języka, bo siedzi przed telewizorem, słucha i wobec tego bardzo szybko ten język polski opanowała. Także potem parę lat później otrzymuje obywatelstwo polskie i no, dwa lata po jej przyjeździe tutaj rodzi się syn. To jest jedyne dziecko, bo nie może sobie więcej pozwolić ze względu na budowę, więc jest syn, no i ona teraz parę lat oczywiście zajmuje się tym dzieckiem, ale interesuje się, bo tu trzeba jeszcze dodać, że żona, pierwotny jej zamiar życiowy była muzyka. Ona skończyła szkołę muzyczną i to dobrą szkołę muzyczną, no ale z muzyki utrzymać się mogą tylko ludzie, którzy mają zawodowe podejście. Także ten proces tu adaptacji dość szybko przeszedł, no i już wojujemy razem, ale ponieważ ja jestem w tej fazie robienia tej naukowej kariery, ja jestem strasznie zajęty. Dopiero jak ta faza przeszła i dziecko zostało podchowane, więc mogliśmy zacząć to, co było marzeniem żony i też moje, a mianowicie podróżowanie. I oto my zaczynamy kilkanaście lat regularnie co roku na urlopie jeździć po Europie. I objeździliśmy tę Europę bardzo dokładnie. Ja nigdy nie miałem takiej pracy, żeby o 8 przyjść, a o 8 wieczór wyjść. Ja miałem swobodę i to z jakiego powodu? Bardzo prostego. Moi przyjaciele ciągle zabiegali, żeby mnie trzymać w ryzach i głosili, że ja nie powinienem ze względu na swoje poglądy i przeszłość stykać się z młodzieżą. Wobec tego tutaj ta szkoła to jest właściwie pierwsze moje zetknięcie pedagogiczne. Nie pozwalano pracować naukowo, ale nie puszczano mnie do studentów. W PRL-u ja miałem szlaban na zetknięcie się z młodzieżą. Uważano, że zetknięcie z młodzieżą będzie ją demoralizować politycznie. W rezultacie mnie zwolniono od tego, co normalny profesor musi robić, chodzić i pytać i tam robić. Tu upomykały, ja pierwszy raz wystartowałem w tym charakterze. A tak, ja miałem swój zakład, nieduży, ale mój w Akademii Nauk i wobec tego miałem rozwijać tylko naukę, a nie studentów. Studentów to dopiero wija to, że się będzie robił ten doktorat, to ja mogę mu pomóc. Przez to ja nie byłem tak obłożony. To charakteryzowało cały system sowiecki, to znaczy ten realnego socjalizmu.
Wszędzie zabiegano o młodzież, którą chciano wychować w duchu marksizmu-leninizmu. Ponieważ oni wiedzieli doskonale, i ja tego nie ukrywałem, że nie jestem i nie będę marksistą. Nie będę udawał, że jestem marksistą. Ponieważ ja tego nie ukrywałem, co więcej, występowałem nieraz pewnym krytyką czy odrębnym poglądem, bo nawet tak to można nazwać, więc wykorzystywano to, żeby mnie odsuwać od czego? Przede wszystkim od tych form, które wtedy były najbardziej korzystne, bo wtedy się wchodziło w partię. Nigdy nie byłem ani godziny w partii, chociaż 100 razy mi to proponowano, więc w rezultacie oczywiście, że ja miałem więcej czasu dla siebie, znaczy nie dla siebie w tym sensie, że ja chodzę, spaceruję i fotografuję, ale na pracę naukową. Stąd ja wyprodukowałem bardzo dużo książek, broszur, najrozmaitszych artykułów. To znaczy ten dorobek, taki sensu stricto naukowy jest bardzo duży. Jeśli ktoś miał i chciał po prostu nawet ze względów materialnych brać te wykłady, egzaminy, ciągle to samo, przecież stary podręcznik i jego, z niego pytali. To nie miał na to czasu. Także w rezultacie z jednej strony to było ograniczenie mnie, z drugiej strony danie mi czasu, który jest najważniejszy dla naukowca. Ja byłem w Akademii Nauk, a więc znowu instytucji, która wtedy młodzieżą nie miała właściwie nic wspólnego. Tam ja byłem w radach, gdzie średnia wieku było 60 lat. To byli starzy fachowcy, ale ci, którzy po II wojnie światowej robili tę socjalistyczną naukę, przynajmniej formalnie. Takim dużym człowiekiem, z którym ja byłem w bliskim kontakcie, on był bardzo sympatyczny, ale on był jeszcze w czasie okupacji niemieckiej związany z lewicowymi organizacjami i potem jakiś czas był, on i ministrem był tego Stefan Żółkiewski, z którym ja byłem w bardzo dobrych stosunkach. Ale on patrzył na mnie jako człowieka, który nie chce wejść do partii, który nie jest marksistą i który mówi, że nie jest, jak go pytają. Więc w rezultacie ja mogłem w akademii egzystować, bo akademia była w pewnym sensie tak zamierzona. Teraz tego nie ma. Żeby tam byli ludzie, którzy niekoniecznie wykorzystują naukę dla celów kariery czy politycznych działań, tylko naukę naukową, bo to jest odrębna rzecz. Więc ja mogłem sobie pozwolić na to, żeby różne książki wydawać, które jeśli by wydał mój kolega, który chciał zrobić partyjną karierę, to by mu zaszkodziły. Bo ja ze względu na to, że czytam w różnych językach, mogłem odsyłać się do, czy powoływać się na literaturę, która niekoniecznie tutaj była wzięta. Tam też było to znormalizowane i było kilku takich, oni są do dzisiaj jeszcze niektórzy, którzy decydowali o tym, co jest marksistowskie, co nie jest marksistowskie, co trzeba pisać, co nie trzeba pisać. To już bez mnie. Także to jest znowu historia PRL-u. PRL jednak nie był podobny do tych dwóch sąsiednich krajów, ani do Moskwy, ani do Berlina. Ja znam dobrze stosunki w Berlinie, tam był reżim taki partyjny, no bliski hitlerowskim, tylko z innym znakiem, prawda? Honeckera, tak. To było bardzo tam twardo, jeśli chodzi o wykłady, o to było bardzo... Także to jest, żądano wtedy od tych profesorów jasnej deklaracji. Jest komunistą niemieckim, Sieg Heil, jesteśmy właśnie na te. Także to było na tle Europy, czy tych naszych sytuacji, które
W jednym kierunku było takie, w drugim takie, zmieniały się, ale pewne grupy utrzymywały bardzo długo kontrolę nad tym. I w tej kontroli kwestia młodzieży oczywiście odgrywała kapitalną rolę. A ponieważ ja dopiero tutaj u Pomykały zająłem się niby tą działalnością bezpośrednią, wychowawczą czy nauczycielską w stosunku do takiego kontyngentu nietypowego, jaki jest tutaj. A wtedy ja nie miałem za te 30 parę lat chyba, czy więcej, jednego wykładu na Uniwersytecie Warszawskim. Oni mnie nienawidzą. Taka jest realne, nie trzeba o tym mówić, a i tak jest. Tam były pewne figury, pewne postacie, część jest dzisiaj w Londynie czy w Nowym Jorku, ale w dalszym ciągu oni tutaj kierują tym. Zablokowali mi wejście do pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Oni nawet chcieli początkowo. Ja musiałem oczywiście innymi drogi inne szukać i to dopiero przez Hałasińskiego, którego znam, owocowało, że ja ominąłem uniwersytet i szedłem od razu do akademii. I potem w tej akademii 35 lat pracowałem, kierując rozmaitymi zakładami, mniejszym, większym, ale zawsze Akademia Nauk, która umożliwiała, i tak powinno było być, pracę tych ludzi, którzy nie chcą uczyć koniecznie studentów, bo podręcznik jest dobry, niech się uczą, a akademia jest na to, żeby rozwijać naukę, w sensie nowości. Nauka musi być nowa, a nie ze starego skryptu marksistowskiego jeszcze raz mówić, że Marks miał rację. Patrząc na mój dorobek, jestem w pełni świadomy, że nie byłoby go, jeśli by nie nieustanna, serdeczna pomoc mojej żony. I to jest właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć, bo na to jest dokumentacja. Oto człowiek, bólu już nieczujący, w wagonie bydlęcym na północ kraju rat jadący. 40 km na godzinę przez las, dzień i noc. Bez postoju, bez jedzenia i picia. Znalazł w sobie moc przeżycia. Skazani koledzy w 50-stopniowym mrozie jechali z nim w nieznane, by osiąść w stalinowskim obozie. Wielu po drodze z zimna i głodu umarło. On przeżył najgorsze, by do nas to dotarło. Potrwało i potem na tym właściwie ten kontakt tam się urywa. Żona przyjeżdża tutaj, mam mieszkanie w Łodzi, natomiast medycyna tamtejsza jest bardzo na niskim poziomie. Więc namówiłem żonę, żeby zostawić tę medycynę. Ma dyplom, ma pracę naukową, wszystko jest zrobione, ale to podrywa zdrowie. Praca w promieniach jest nie do uniknięcia, osłabienie organizmu. No i my zaczynamy w Łodzi życie już bardziej normalne. Żona bardzo szybko, głównie dzięki telewizji, uczy się języka, bo siedzi przed telewizorem, słucha i wobec tego bardzo szybko ten język polski opanowała. Tak, że potem parę lat później otrzymuje obywatelstwo polskie i no, 2 lata po jej przyjeździe tutaj rodzi się syn. To jest jedyne dziecko, bo nie może sobie więcej pozwolić ze względu na budowę, więc jest syn, no i ona teraz parę lat oczywiście zajmuje się tym dzieckiem, ale interesuje się, bo tu trzeba jeszcze dodać, że żona, pierwotny jej zamiar życiowy była muzyka.
Ona skończyła szkołę muzyczną i to dobrą szkołę muzyczną, no ale z muzyki utrzymać się mogą tylko ludzie, którzy mają zawodowe podejście. Także ten proces tu adaptacji dość szybko przeszedł, no i już wojujemy razem, ale ponieważ ja jestem w tej fazie robienia tej naukowej kariery, ja jestem strasznie zajęty. Dopiero jak ta faza przeszła i dziecko zostało podchowane, więc mogliśmy zacząć to, co było marzeniem żony i też mojej, a mianowicie podróżowanie. I oto my zaczynamy kilkanaście lat, regularnie co roku na urlopie jeździć po Europie. I objeździliśmy tę Europę bardzo dokładnie. Ja nigdy nie miałem takiej pracy, żeby o 8 przyjść, a o 8 wieczór wyjść. Ja miałem swobodę i to z jakiego powodu? Bardzo prostego. Moi przyjaciele ciągle zabiegali, żeby mnie trzymać w ryzach i głosili, że ja nie powinienem ze względu na swoje poglądy i przeszłość stykać się z młodzieżą. Wobec tego tutaj ta szkoła to jest właściwie pierwsze moje zetknięcie pedagogiczne. Mnie pozwalano pracować naukowo, ale nie puszczano mnie do studentów. W PRL-u ja miałem szlaban na zetknięcie się z młodzieżą. Uważano, że zetknięcie z młodzieżą będzie ją demoralizować politycznie. W rezultacie mnie zwolniono od tego, co normalny profesor musi robić, chodzić i pytać i tam robić. Tu upomykały, ja pierwszy raz wystartowałem w tym charakterze. A tak, ja miałem swój zakład, nieduży, ale mój w Akademii Nauk i wobec tego miałem rozwijać tylko naukę, a nie studentów. Studentów to dopiero wija to, że się będzie robił ten doktorat, to ja mogę pomóc. Przez to ja nie byłem tak obłożony. To charakteryzowało cały system sowiecki, to znaczy ten realnego socjalizmu. Wszędzie zabiegano o młodzież, którą chciano wychować w duchu marksizmu-leninizmu. Ponieważ oni wiedzieli doskonale, ja tego nie ukrywałem, że nie jestem i nie będę marksistą. Nie będę udawał, że jestem marksistą. Ponieważ ja tego nie ukrywałem, co więcej, występowałem nieraz z pewną krytyką czy odrębnym poglądem, bo nawet tak to można nazwać, więc wykorzystywano to, żeby mnie odsuwać od czego? Przede wszystkim od tych form, które wtedy były najbardziej korzystne, bo wtedy się wchodziło w partię. Nigdy nie byłem ani godziny w partii, chociaż 100 razy mi to proponowano. Więc w rezultacie oczywiście, że ja miałem więcej czasu dla siebie, znaczy nie dla siebie w tym sensie, że ja chodzę, spaceruję i fotografuję, ale na pracę naukową. Stąd ja wyprodukowałem bardzo dużo książek, broszur, najrozmaitszych artykułów. To znaczy ten dorobek, taki sensu stricto naukowy jest bardzo duży. Jeśli ktoś miał i chciał po prostu nawet ze względów materialnych brać te wykłady, egzaminy,
ciągle to samo, przecież stary podręcznik i jego, z niego pytali. To nie miał na to czasu. Także w rezultacie z jednej strony to było ograniczenie mnie, z drugiej strony danie mi czasu, który jest najważniejszy dla naukowca. Ja byłem w Akademii Nauk, a więc znowu instytucji, która wtedy młodzieżą nie miała właściwie nic wspólnego. Tam ja byłem w radach, gdzie średnia wieku było 60 lat. To byli starzy fachowcy, ale ci, którzy po wojnie, po II wojnie światowej robili tę socjalistyczną naukę, przynajmniej formalnie. Takim dużym człowiekiem, z którym ja byłem w bliskim kontakcie, on był bardzo sympatyczny, ale on był jeszcze w czasie okupacji niemieckiej związany z lewicowymi organizacjami i potem jakiś czas był, on i ministrem był tego Stefan Żółkiewski, z którym ja byłem w bardzo dobrych stosunkach. Ale on patrzył na mnie jako człowieka, który nie chce wejść do partii, który nie jest marksistą i który mówi, że nie jest, jak go pytają. Więc w rezultacie ja mogłem w akademii egzystować, bo akademia była w pewnym sensie tak zamierzona. Teraz tego nie ma. Żeby tam byli ludzie, którzy niekoniecznie wykorzystują naukę dla celów kariery czy politycznych działań, tylko naukę naukową, bo to jest odrębna rzecz. Więc ja mogłem sobie pozwolić na to, żeby różne książki wydawać, które jeśli by wydał mój kolega, który chciał zrobić partyjną karierę, to by mu zaszkodził. Bo ja ze względu na to, że czytam w różnych językach, mogłem odsyłać się do, czy powoływać się na literaturę, która niekoniecznie tutaj była wzięta. Tam też było to znormalizowane i było kilku takich, oni są do dzisiaj jeszcze niektórzy, którzy decydowali o tym, co jest marksistowskie, co nie jest marksistowskie, co trzeba pisać, co nie trzeba pisać. To już beze mnie. Także to jest znowu historia PRL-u. PRL jednak nie był podobny do tych dwóch sąsiednich krajów, ani do Moskwy, ani do Berlina. Ja znam dobrze stosunki w Berlinie, tam był reżim taki partyjny, no bliski hitlerowskim, tylko z innym znakiem, prawda? Honeckera, tak. To było bardzo tam twardo, jeśli chodzi o wykłady, o to było bardzo... Także to jest, żądano wtedy od tych profesorów jasnej deklaracji. Jest komunistą niemieckim, Sieg Heil, jesteśmy właśnie na te. Także to było na tle Europy, czy tych naszych sytuacji, które w jednym kierunku było takie, w drugim takie, zmieniały się, ale pewne grupy utrzymywały bardzo długo kontrolę nad tym. I w tej kontroli kwestia młodzieży oczywiście odgrywała kapitalną rolę. A ponieważ ja dopiero tutaj u Pomykały zająłem się niby tą działalnością bezpośrednią wychowawczą czy nauczycielską w stosunku do takiego kontyngentu nietypowego, jaki jest tutaj. A wtedy ja nie miałem za te 30 parę lat chyba, czy więcej, jednego wykładu na Uniwersytecie Warszawskim. Oni mnie nienawidzą. Taka jest realne, nie trzeba o tym mówić, a i tak jest. Tam były pewne figury, pewne postacie, część jest dzisiaj w Londynie czy w Nowym Jorku, ale w dalszym ciągu oni tutaj kierują tym. Zablokowali mi wejście do pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Oni nawet chcieli początkowo. Ja musiałem oczywiście innymi drogi inne szukać i to dopiero przez Hałasińskiego, którego znam jeszcze z tym, owocowało, że ja ominąłem uniwersytet i szedłem od razu do akademii.
I potem w tej akademii 35 lat pracował, kierując rozmaitymi zakładami, mniejszym, większym, ale zawsze Akademia Nauk, która umożliwiała, i tak powinno było być, pracę tych ludzi, którzy nie chcą uczyć koniecznie studentów, bo podręcznik jest dobry, niech się uczą, a Akademia jest na to, żeby rozwijać naukę w sensie nowości. Nauka musi być nowa, a nie ze starego skryptu marksistowskiego jeszcze raz mówić, że Marx miał rację. Patrząc na mój dorobek, jestem w pełni świadomy, że nie byłoby go, jeśli by nie nieustanna, serdeczna pomoc mojej żony. I to jest właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć, bo na to jest dokumentacja. Oto człowiek, bólu już nie czujący. W wagonie bydlęcym na północ kraju rad jadący. 40 km na godzinę przez las, dzień i noc. Bez postoju, bez jedzenia i picia. Znalazł w sobie moc przeżycia. Skazani koledzy w 50-stopniowym mrozie jechali z nim w nieznane, by osiąść w stalinowskim obozie. Wielu po drodze z zimna i głodu umarło. On przeżył najgorsze, by do nas to dotarło.